Buenos dias. Zapraszam Was do obejrzenia mojego reportażu o pewnym magicznym miejscu w Palma de Mallorca, jakim jest Palacio Can Marques. To tutaj często spotykam się z moim serdecznym kolegą Mariuszem, biznesmenem, restauratorem, właścicielem topowych restauracji w Palmie, z których jedna mieści się właśnie w Palacio i nazywa się The Merchant. Mariusz zna wiele ciekawych historii o tym bajecznym, niezwykłym mieście, a tym razem poprosiłem go, żeby opowiedział niezwykłą historię Palacio Can Marques. On tutaj jest gospodarzem i z pewnością zrobi to po mistrzowsku. Rozmawialiśmy też o rowerach, o kolarstwie na Majorce, o naszym przyjacielu Ryszardzie Szurkowskim i o jego muzeum w Krośnicach, które aktualnie tworzę i które zamierzam w tym roku skończyć. Ryszard podczas swojej długiej sportowej kariery objechał kulę ziemską wiele razy. Był we wszystkich zakątkach świata, ale tą kolarską wyspę darzył wielkim sentymentem. Uwielbiał restauracje, dobre wino i wielogodzinne rozmowy przy stole zastawionym tapasami i innymi hiszpańskimi przysmakami. Ale nade wszystko kochał rowery. Z Ryszardem i jego żoną Iwoną, ale też wspólnymi przyjaciółmi spędziłem tutaj niezapomniane chwile i bardzo żałuję, że to już jest tylko historia. Mam nadzieję, że obejrzycie ten film z zaciekawieniem. Serdecznie zapraszam. Mariusz, bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy i że się zgodziłeś na tą rozmowę, bo a może za miłe spotkanie. Za to miłe spotkanie. Bo no ja w twoich restauracjach bywałem i bywam w 6, tak? Tak, dokładnie. Dzisiaj wiem, że 7 się produkuje, bo nawet pokazywałeś mi miejsce, ale właśnie chciałem z tobą porozmawiać na temat historii właśnie tego miejsca, tej restauracji, jak ona powstawała, bo nie ukrywam, że no, znamy się już trochę i podziwiam ciebie, że właśnie tutaj w Palmie, wcześniej mieszkałeś w Londynie, no jeszcze wcześniej w Polsce, wiadomo, ale to nie jest takie proste robić interesy gdzieś w świecie, a ty sobie tutaj świetnie radzisz. Te restauracje to są same strzały w dziesiątkę i no fajnie, jakbyś opowiedział, może od tego zaczniemy, historię tego miejsca, jak powstała ta restauracja, co tu wcześniej było. Ty mi już to opowiadałeś, tą historię znam, nawet tutaj z posadzką, takie niuanse, bo tu wiadomo, że ten konserwator zabytków też nad wszystkim czuwa, ale myślę, że to jest ciekawa historia, no to warto, żeby może zacznij mi śmiesznie, ci moi słuchacze i oglądacze też to usłyszeli. Świetnie. Więc Krzysztof, jak zawsze miło Cię widzieć w mojej restauracji. Więc w miejscu, w którym się znajdujemy, jesteśmy w centrum starego miasta Palma de Mallorca, które nazywa się La Lonja. Kształt tego budynku, w którym się w tej chwili znajdujemy i ten ogród, w którym jesteśmy, powstał w połowie XVIII wieku w kształcie, w jakim się znajduje. Przedtem ten budynek miał troszeczkę inne kształty, nie był tak duży. I kształt obecny ten budynek zawdzięcza osobie Antonio Mas, który był bardzo zasłużoną osobą dla tej wyspy. Był szefem ochrony tej gwardii w katedrze Palma de Mallorca. Następną rodziną, która ten budynek kupiła, to była rodzina Antonio Marques. I stąd dzisiejsza nazwa tego budynku, Palacio Con Marques. Rodzina Marques była rodziną kupców i handlarzy, więc w tym miejscu odbywały się wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe, spotkania, w których dobijano targu
między przybywającymi na łodziach z Nowego Lądu, gdzieś tam z Indii czy z Ameryki Południowej i Północnej. To, co przywieziono tutaj sprzedawano, tutaj dobijano tak zwanych targów. W części, w której znajduje się główna sala restauracyjna, była częścią przeznaczoną, była to stajnia przeznaczoną dla koni. I tak jak widziałeś w środku, jest tam dużo pozostałości, które zostały zachowane w sposób oryginalny, przypominające jak gdyby historię tego miejsca. Rodzina Marquez była rodziną bardzo wpływową, bardzo zacną i zamożną. I ich syn, Antonio Marquez, został pierwszym merem miasta Palma de Mallorca. Na uwagę tutaj też zasługuje nazwa, którą przyjęliśmy do tej restauracji. W naszym zwyczaju bywa tak, że zawsze skupiamy się na historii budynku, na historii miasta, czy na historii dzielnicy, czy ulicy, na której się znajdujemy, na której będziemy otwierali restaurację, tak żeby to w jakiś sposób odzwierciedlało też i nadawało nowego znaczenia temu miejscu. Żeby... Znaczy ja, bo naszym słuchaczom dopowiem, że wy bardzo długo myślicie, analizujecie miejsce, menu, żeby nie popełnić błędu. No ja to zauważam, bo to jest wszystko profesjonalnie zrobione, także słuchajcie, jeżeli przyjdziecie do jakiejkolwiek restauracji Mariusza, to tam jest zawsze wszystko na 100% zrobione. Przepraszam, że tak wiedziałem, a musiałem to dziękuję powiedzieć. Dziękuję za twoje miłe słowa uznania i docenienia, bo jest to prawdą. Oczywiście bierzemy niesamowity pride, niesamowite takie poczucie dumy i spełnienia nad każdym projektem. Każdy projekt musi być przemyślany od wystroju, po menu, poprzez jak gdyby historię miejsca, w którym się znajdujemy, czy klimatu, jaki chcemy stworzyć. I stąd ta nazwa merchant, która w języku angielskim oznacza właśnie kupiectwo, sprzedawanie, miejsce, w którym dobija się targów kupna i sprzedaży. Kiedy robiliśmy taki research tutaj lokalny nad nazwą merchant, oczywiście w Hiszpanii było to coś dosyć trudne do wymówienia. Wielu lokalnych gości, czy lokalnych tutaj naszych znajomych było bardzo na niej, że ta nazwa jest zbyt trudna, że się nie przyjmie. A my z uporem maniaka stwierdziliśmy, że będziemy przypominać o historii tego budynku, o tym, co w tym budynku miało miejsce, prawda, dwa wieki wcześniej. I mimo wszystko, prawda, stworzyliśmy tą markę The Merchant. Logo tej restauracji, jeżeli ktoś by gdzie chciał się bliżej przyjrzeć, wygląda jak krowa, przepraszam, jak głowa krowy czy jakiegoś tam, prawda, byka, ale ona jest zrobiona z dwóch połówek lobstera, tak, które są tak ułożone w kształcie, który przypomina do złudzenia beef. Ponieważ restauracja, w której się znajdujemy, szczyci się serwowaniem najlepszych steków z owocami morza, w związku z tym przyjęliśmy, jak gdyby tworząc to logo, połączenie dwóch rzeczy, połączenia czegoś, co będzie przypominało owoce morze, ale też będzie przypominało o tym, że jest to typowy taki steakhouse i stąd też ten koncept na logo. Dzisiaj po pięciu prawie latach od otwarcia tej restauracji, logo przyjęło się, jest rozpoznawalne i stało się naszym taką brandem, który tutaj jest rozpoznawalny. I tak jak ci mówiłem, ostatnio jakśmy się spotkali, otworzyliśmy też drugi merchant w innej lokalizacji, w Portal Nus. To o tym w następnym odcinku. A może, Mariusz, opowiesz jeszcze o samym remoncie tych pomieszczeń, bo tak jak na wstępie powiedziałem, to wszystko jest pod nadzorem konserwatora zabytków i to nie jest tak prosto zrobić, zainstalować najnowszą technologię, chociażby tą w kuchni, no, w takiej starej kamienicy. Czegokolwiek się nie dotkniesz, no to może być wstrzymane przez takiego konserwatora na przykład. Więc to jest, Krzysiu, bardzo ciekawa historia.
kształt i to, co jak wygląda się ten budynek, zawdzięczamy kobiecie, która się nazywa Alin Matsyka. Jest to żona obecnego właściciela tego budynku, która nakłoniła go, aby po 25 latach traktowania tego budynku jako prywatnej rezydencji, żeby zamienić go na hotel i na restaurację. Alin jest bardzo znaną projektantką, ma swoje biura m.in. w Paryżu, w Nowym Jorku, w Hamburgu. I postanowiła... Ja przepraszam, ja ten apartament ich oglądałem, 700 metrów kwadratowych, coś przepięknego. I chcecie namówić to następny wywiad to o tym apartamencie. Ten apartament jest jak gdyby taką perełką w koronie w tym budynku. Tak, przepraszam, że... Absolutnie zasługuje to na uwagę. Dzisiaj się ten pokój nazywa Riad. I jest to jeden z największych i najbardziej takich eleganckich pokoi w hotelu. I aby ten projekt osiągnąć, to zaczyna się remont od góry i piętrami schodzi w dół. I oczywiście każdy pokój ma swój indywidualny jak gdyby design, zaprojektowane meble, nic się w tym budynku nie powtarza, aczkolwiek każdy pokój musi zachowywać jak gdyby tą esencję i historię tego budynku. Ciekawostką jest, o czym niewiele osób wie, kiedy z remontem zeszli do poziomu zero. Czyli restauracja. Restauracji i tutaj w tym dziedzińcu znajdowała się posadzka, która jak gdyby jest zrobiona z takich małych kamieni. I oczywiście konserwator powiedział, że tej posadzki nie można ruszyć, że ona musi zostać zachowana w sposób naturalny. Oczywiście wiązało się to z masą komplikacji tego typu, że wszystkie instalacje, wszystkie kable, połączenia musiały zostać schowane pod tą posadzką, której nie można było ruszyć. A więc postanowiono zamknąć te ogromne drzwi od ulicy i bardzo po cichu rozebrać tą posadzkę kamyczek po kamyczku, rysując kwadraty i numerując czyli mapa podłogę. Posadzki. Tak. I każdy kamyczek w swoim rejonie miał numerek i jak gdyby plansza od szachów. I tak w pudełeczka powkładano całą tą posadzkę. I kiedy zrobiono już te wszystkie sprawy techniczne, inżynieryjne w tym budynku, ta posadzka została z powrotem ułożona w oryginalny sposób. A te wypełnienia między tymi kamieniami zostały jak gdyby odświeżone. I kiedy odbierano ten budynek, ten konserwator nie mógł się nadziwić, jak pięknie wygląda teraz ta posadzka. Nie zdając sobie sprawy, że te wszystkie kable, rury i urządzenia są pod tą posadzką, której on nie pozwalał ruszyć. Ale to jest już historią tego budynku i to zostanie taką ciekawostką tego miejsca. Fajna historia, fajna. Ale wiesz co, może tak trochę zmienimy temat, bo... Tu też poznałeś kolarzy, takie nazwiska, no nie będziemy ich wymieniać, to są młodzi kolarze, oni tu przyjeżdżają trenować, no ale tego starego kolarza, mistrza świata, legendę polskiego kolarstwa, też znałeś i interesowałeś się wyścigiem pokoju, bo o tym wielokrotnie rozmawialiśmy i też ty mnie przepytywałeś, wielokrotnie, jak to Muzeum Szurkowskiego. No idzie to jak idzie, ale wiesz, my to robimy z prywatnych środków sponsorów. Nie mam żadnych dotacji. Nie jest to takie proste, ale myślę, że w tym roku będzie koniec. I ja tobie, Mariusz, też bym chciał podziękować, bo z tych rozmów parę rzeczy wyszło, także niby sobie rozmawialiśmy, na przykład ostatni nasz wyjazd do Manacor, gdzie mnie namówiłeś, żebyśmy się przejechali do Muzeum Rafaela Nadala, to ja ci mówię, ja już tam byłem, a on mi, chodźcie, przejedziemy, pamiętasz, nie? Pamiętam, to tam tak. Może budujesz to muzeum, może coś tam sobie zobaczysz. I faktycznie, no byłem tam parę razy, ale teraz obejrzałem tą ekspozycję tych pucharów i medali. No i... No, mogę powiedzieć, że to skopiowałem, to podświetlenie, porobiłem zdjęcia, pomierzyłem to stojąc przy tych półkach i sobie nanosząc mniej więcej gdzie co było. Także to już jest zrobione i
No właśnie, to nie jest tak, że wiesz, że zawsze są te pieniądze najważniejsze, bo czasami fajny pomysł, podpowiedź też jest bardzo fajna. I ja mam dla ciebie taki mały prezent. Wow, ciekaw jestem. A tak, bo ja go tu zasłoniłem, wiesz, twoją tą przepiękną kartą menu. To autentycznie zasłoniłem, żebyś nie widział wcześniej. No to jest książka o Ryszardzie Szurkowskim. Byłem zamieszany w jej wydanie, to wtedy jak wjechaliśmy Rumbund Kelim, była ta kraksa, czyli ta cała akcja pomocy, to była cegiełka, napisał ją mój przyjaciel Krzysztof Wyrzykowski. I ja tobie, Mariusz, napiszę tutaj tak. W związku z tym, że powiedziałem, że pieniądze to nie wszystko, to ja napiszę, że pieniądze to nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko. Liczy się też dobry pomysł i pomoc. Na pamiątkę Mariuszowi Krzysztof. I Tomasz, to jest prezent dla ciebie, Krzysztof. Tutaj, żeby się nie ten. A słuchaj, a to jest... Dziękuję, no ty, za to piękne wydanie. Ty śledzisz mojego Facebooka, oczywiście, to wiesz, co to jest. Wszystkie to jest, twoje posty. To jest kopia medalu Mistrzostw Świata z 1973 roku. No i ja te statuetki zrobiłem. Mam takiego przyjaciela w Poznaniu, Jurek Domicz. Od kilkudziesięciu lat zajmuję się techniką taką odlewania z różnych odlewów wysokociśnienionych, takich i owakich. No w każdym razie przy jego pomocy to zrobiłem i dostają to moi przyjaciele, mistrzowie. Tu jest napis być jak Szurkowski, czyli być mistrzem. No to taka pamiątka może gdzieś w restauracji. Krzysztof, dziękuję bardzo, postawić. Ale muszę jeszcze tutaj dodać, że ja odkąd poznałem Krzysztofa, to śledzę wszystkie jego poczynania, śledzę to, co się dzieje z tym muzeum, które tworzy w Polsce, a jak również udało mi się go poznać jako człowieka z ogromną pasją, człowieka, od którego można się bardzo wiele nauczyć, człowieka, który ma ciekawe historie na każdy Muchas temat. Gracias. I na każdą, że tak powiem, okazję. Więc Krzysztof, to co robisz jest strasznie inspirujące. Wydaje mi się, że twoja bezinteresowność i to zaangażowanie w to, żeby promować też Majorkę, promować biznesy na Majorce. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżasz, odwiedzasz bardzo ciekawe miejsca, robisz relacje z tych miejsc. Staram się. Wielki szacunek. Na pewno, że jesteś inspiracją dla wielu młodych polskich chorarzy. No to chorarzy, dziękuję za uznanie. Którzy tutaj często w moich restauracjach bywają i, że tak powiem, temat Szurkowskiego jest, no jest to ikona polskiego kolarstwa, a więc jest to niedościgniony ideał dla wielu młodych polskich kolarzy, tak, którzy przyjeżdżają regularnie trenować na Majorce. Więc Krzysztof, wielkie, wielkie dzięki i wyrazy uznania. No, ja tobie też bardzo dziękuję i myślę, że zrobimy może za miesiąc, mam pomysł na następny taki wywiad. Nie będziemy teraz mówić o czym i o kim to będzie, ale chyba będzie. Krzysztof, nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania i naszych ciekawych pogaduszek i ciekawych historii, które masz zawsze do opowiedzenia. Okej, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. No nie żegnamy się, bo my tu jeszcze będziemy siedzieć, tylko się żegnamy z naszą publicznością. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym epizodzie.